Dzień dobry, witam wszystkich. Moje kurki dzisiaj znowu na wolności, piątek, trochę wcześniej z pracy przyjechałem z jednej przyczyny. Po prostu kurki przestały mi się nieść i chciałem zaobserwować, dlaczego tak się dzieje. Okazuje się, że co niektóre kurki mają biegunkę. No to kapusta tutaj jeszcze wisi, ale kapustkę im odstawiamy. Pojedzą sobie tutaj troszeczkę sadu zielonego i zobaczymy, co dalej. Ale na pewno na biegunkę trzeba będzie coś tam im dać. No słuchajcie, w tamtym roku, ja nie wiem, czy to jest od kapusty, ale w tamtym roku ja przecież 1,5 tony kapusty mi poszło przez całą jesień, zima, wiosna. I dawałem cały czas do codziennego pożywienia kurką kapustkę. Ja w tamtym roku kupowałem kapustę, bo kurki bardzo ładnie mi się chowały. Kapusta ma dużo witamin i przez zimę one niesamowicie ładnie mi to jadły. Ja miałem, słuchajcie, wtedy miałem 27 kur, a 25 jajek. I codziennie mi się nosiły. Wiadomo, że później jakaś tam przerwa była, ale nie spadało mi poniżej 10 jajek. Teraz kurek mam więcej troszeczkę, bo lekhorny kupiłem. Te białe to są lekhorny, a te kolorowe to są rosy. No, wracając do tematu, że w tamtym roku były karmione tak samo jak teraz. I teraz nie wiem, co się stało. No to jest przystojniak, my tak go nazywamy. Kawał koguta. Dosyć spory ten kogucik. No i z tymi jajkami jest po prostu tragedia. No wczoraj trochę więcej chyba tych 6 jajek było, ale wcześniej było 4, 3. Maksymalnie to 11 jajek mi nie przekroczyło przez ostatnie, powiedzmy, 2 miesiące. 15 chyba miałem najwięcej przez ostatnie 2 miesiące. Później uznałem, że te rosy po prostu przestały się nieść, bo już niektóre u nas są 1,5 roku. No to żeśmy te starsze kurki po prostu spożytkowali inaczej. I dokupiłem lekhorny. Ale ja nie wiem, czy ja będę kupował lekhorny. Kurka biała cały czas i tak dalej, białe jajka niosą. Jednak wolę rosy. Niby lekhorny się lepiej mają nieść, więcej tych jajek dają, mniej jedzą. Ale to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby to jajko było zdrowe, ekologiczne. Ci znajomi, co od nas te jajka biorą, to naprawdę, no słuchajcie, no tu już mamy kolejkę, no i, ale co z tego, że nie mamy jajek? To co mamy poradzić? 4-5 jajek dziennie, no to żadna rewelacja. I nie chcę tu, mówię jeszcze raz, paszami, nie paszami takimi kupnymi je karmić, no bo nie chcę. One mają być wiejskie, jajko takie naturalne. Ja je wypuszczam, a jak ich nie wypuszczam, tutaj mają w tych moich wolierach, co są, to po prostu dajemy im cały czas te witaminy w postaci różnych warzyw, owoców, zielonej trawy. One co nie to dostawały. Także bez mała tak samo, co jakby były na wolnym wybiegu. No tutaj to się kąpią, zobaczcie, jak ładnie w tej kapuście tutaj. I kapustki tak nie dziubią, nie? Bo one tam już trochę mają przesyt, te kapustki. No i kapusta co jedno robi, no to ładnie upierza kury, tak? No i witaminy daje cały czas. I powtórzę, w tamtym roku 1,5 tony kapusty poszło i mi kurki po prostu nie, biegunki nie miały, nic się nie działo. Tutaj coś się zaczęło dziać i nie mogę po prostu zdiagnozować. No biegunka jest, ale od czego? Wy wiecie lepiej, bo ja to jestem, wiecie, niecałe 2 lata mam kurę. Tą gospodarkę swoją miniaturową. To powstało, no w ciągu te zabudowania i tak dalej, powstały w ciągu, powiedzmy, 4 lat, no 4 sezonów, tak to można powiedzieć. 2 kurniczki, a Jamcamani tam mam. O Jamcamani nagle mam jeszcze osobny filmik. Te czarne kurki, mam bardzo czystą rasę. I wam nagram. Będzie można sobie później do mnie tam zadzwonić, no, albo się zapytać, czy te kurki będziemy odstępywać. Będziemy odstępywać, ale to dopiero w przyszłym roku na jesieni. Te kureczki, jak tam się wszystkie odchowają. Stado mi się podwoiło, a nawet potroiło od tego, co kupiłem te pierwsze kurki. To miałem 5 kurek, jednego koguta. No i słuchajcie, pytanie, czy kurki czarne noszą czarne jajka. No słuchajcie, tak można, to jest fake news. Po prostu tam w internecie, ja też czytałem na początku na temat tych czarnych kurek i uwierzcie mi, zostałem zbałamucony. No mówię, dobra, czarnych jajek nikt nie ma, ja będę miał, no to kupię sobie te kurki. O Jamcamani. Nie ma, ja już to mówiłem wcześniej w poprzednich filmikach, nie ma czegoś takiego, że
Ające manie noszą czarne jajka. Ja mam kontakt ze Stanami Zjednoczonymi i z Indiami, tam gdzie te kurki stamtąd prawdopodobnie pochodzą, i tam piszą do mnie ci hodowcy, którzy mają. To jest bardzo trudno przetłumaczyć przez Google, ale jakoś tam się porozumiewamy. I oni piszą do mnie na maila, i ja im odpowiadam i utrzymuję z nimi kontakt. I jak napisałem, czy mają czarne jajka, no to zaczęli się ze mnie śmiać. No mówi, co nie, to internet po prostu kłamie. Po prostu dla, nie wiem, oglądalności, dla czytania, żeby klientów przyciągnąć do jakiegoś tam artykułu, żeby ludzie czytali na ten temat. Ale nie żałuję, że te kurki kupiłem, bo te jajka te są mniejsze niż na przykład odros. Ale mają bardzo duże żółtko, tak? One mają bez mała 95% żółtka w swoim jajeczku. I te jajka my odstępujemy i te panie robią z nich ciasta tych jajek i mówią, że to ciasto jest bardzo, bardzo smaczne po tych jajeczkach. Nie wiem, ile tym prawdy. Ja nie umiem piec ciast, moja żona też nie piecze, bo nie mamy czasu. No ale te panie te jajka chwalą, te jajka są bardzo drogie, bo u nas my sprzedajemy jako spożywce po 3 zł, no to jest jajko bardzo drogie. I mamy niewiele klientów na te jajka, bo to jajko jest drogie, ale to są stali klienci, którzy od nas biorą i uwierzcie mi, jak te kurki nie siedziały mi na jajkach, to ja zawsze miałem bez mała jajecznicę z czarnych, jajecznicę od kurek Ajamcemani, tak? Z jajek od kurek Ajamcemani. Także słuchajcie, ja jem jedną z najdroższych jajecznic w Polsce, bo żona mi wbija tych małych jajek, nie wiem, 6, 7, nieraz 8, a to jajko, niektórzy sprzedają mi je po 8 zł, po 5 zł. No ja liczę po 3 zł, no to słuchajcie, nie ma droższej jajecznicy jak moja. A kto zabroni biednemu bogato jeść, tak? Dobra, wiecie już dlaczego chyba nie mam tych jajek. Raz, że różnica temperatur. Po drugie, co niektóre kurki mają biegunkę. A jak co niektóre mają biegunkę, to i niektóre też mogą mieć wszystkie te biegunki. No tam mamy, mówię, te parę jajek. Ale to jest wszystko za mało. Nie wiem, jak jest u was, ale z tego pod ostatnim filmikiem też mówiłem, że są kury, a jak nie ma, no to wielu tak właśnie mówi. Teraz dzwoniłem do pana, który nam dostarcza kurki, bo od niego kupuję cały czas. Jakby ktoś chciał się zapytać tutaj z województwa świętokrzyskiego, od kogo kupuję, to jestem bardzo zadowolony, bo żeśmy kupili od niego tak samo małe brojlerki. No, odchowują się. Dzisiaj właśnie w parniku palę, bo będziemy już je po prostu przetwarzać na pożywienie, te brojlery. Pierwsze 10 sztuk, później 10 sztuk, tak żeby nie codziennie. Żonka je to wszystko rozparceluje i pójdzie to wszystko do naszej zamrażarki. I słuchajcie, to mięsko jest całkiem inne. I rosołki są inne i wszystko. A rosołki są najlepsze z kurek niosek, które mają tak, nie wiem, rok, dwa lata na własnym pożywieniu wyhodowane. To one po prostu, no ten rosół jest, no mięso jak mięso. Mięsa tam za dużo z takiej kurki rosołowej nie ma. Bo one ważą, nie wiem, 1,5 kg, no maksymalnie. Ale rosół z takich kurek nie ma lepszego. Ja przypominam sobie czasy, jak do babci się jeździło i babcia zawsze brała, dziadek szedł, koguta ubijał, jakąś kurkę taką starszą, która się już przestała nieść, i rosół z takiej kury domowej był najlepszy. Po prostu ten rosół jest leczniczy. A jeszcze powiem, że kury Ajamcemani to są takie magiczne kury. I potrawa z takich kur jest bardzo, bardzo droga. Jak ktoś pierwszy raz ogląda mój kanał i jeszcze nie słyszał na temat kurek Ajamcemani, to jajka mają normalne, czyli takie, no, one nie są białe, tak? Bo ten pan Kaziu, kurnik Kazika, tam powiedział, że one są białe. One nie są białe, one są, wchodzą w kremowe, w brzoskwinie, w kremówkę, taki delikatny kolorek mają, bardzo ładny ten kolorek jest tych jajek, ale mięso, wnętrzności wszystkie, kości i krew, to jest czarna. To jest prawdą, to jest czarne. Jak tą kurkę jedną sobie na pewno na święta przetworzę, tak powiedzmy, nazwijmy to, na święta, i ją wam pokażę, jak ją będę obierał, jaką będę szykował, po kolei, jak ona wygląda w środku, jaką ma skórę, jakie ma kości i tak dalej, i tak dalej. Czyli na pewno ma czarne, bo my widzimy je na żywo. Codziennie. Dobra. Już chyba dużo więcej głupot. Nie mogłem dzisiaj nagadać. To na dzisiaj wystarczy tych głupot. Na razie. Cześć.